Czołem mordeczki, Albatros z tej strony. Dzisiaj pokażę wam produkty, które ułatwią wam redukcję. A co to znaczy, że ułatwią wam redukcję? To znaczy, że jedząc te produkty będziecie spalać więcej kalorii dzięki efektowi termicznemu. Czyli po prostu będziecie jedli więcej i spalać więcej. Dzięki tym produktom będziecie bardziej syci, więc nie będziecie mieli ochoty na podjadanie. No i będziecie mieli więcej energii. I dzięki temu wasza redukcja będzie dużo efektywniejsza, no i będziecie czuć się lepiej, funkcjonować na co dzień lepiej, będziecie zdrowsi. Można powiedzieć, że będą to produkty odpowiadające naturalnym spalaczom. Jedziemy z tematem. Pierwsze, woda. Odpowiednie nawodnienie, czyli około 0,03 ml na kilogram masy ciała lub u osób bardziej aktywnych 0,04 ml na kilogram masy ciała. No i można oczywiście też więcej w zależności od rodzaju aktywności i jak dużo pocimy się na co dzień. Woda przyspiesza nasz metabolizm, poprawia trawienie, wchłanianie, poprawia nasze samopoczucie. To wszystko przekłada się na lepszą redukcję i woda również zaspokaja nasz głód. 2. Produkty białkowe i odpowiednia ilość białka w diecie. Organizm, żeby przetrawić białko, potrzebuje dużo energii, więc spalamy więcej kalorii jedząc białko. No i białko też nasyci nas na dłużej. Źródła białka to produkty mięsne, jaja, ryby, sery, nabiał ogólnie, czy na przykład soczewica albo soja, z tych bardziej roślinnych źródeł białka. Trzecie, produkty zawierające dużo błonnika, na przykład owoce, warzywa, kasze, pieczywo pełnoziarniste. Są to węglowodany złożone, więc dostarczają energii na dłużej, dostarczają dużo witamin i minerałów, no i dzięki błonnikowi będą nas sycić na dłużej i ogólnie są po prostu zdrowe, więc wszystko to przełoży się na lepsze efekty naszej redukcji. Jeśli chodzi o ilość błonnika, jest to około 30 gram błonnika w skali jednego dnia. Kofeina zawarta w kawie czy na przykład w suplemencie pobudzi nas do treningu, do aktywności, będzie nam się więcej chciało, będziemy mieli więcej energii, co przełoży się na lepsze efekty redukcji, przełoży się to na wzrost wysiłku spontanicznego, czyli po prostu nieświadomie albo świadomie będziemy się więcej ruszać. Piąte. Produkty duże objętościowo, mało kaloryczne. Czyli na przykład galaretki zero kaloryczne, napoje zero, ziemniaki, warzywa, owoce, takie jak truskawki, arbuz, melon, grejpfrut, brzoskwinia. Są to owoce, które zawierają najmniej kalorii. Tyle na dzisiaj, mordeczki. Jeśli się podobało, jeśli wam w czymś pomogłem, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Będę miał motywację, żeby działać dalej. Pozdrawiam was, Albatros, i widzimy się w kolejnych materiałach.